Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. A tu przed nami kolejne fragmenty meczu kontrolnego. Tym razem drużyna Skalnika Czarny Bór podejmowała na własnym boisku drużynę Iskry Witków Śląski. Obie ekipy przygotowują się do startu w rozgrywkach klasy A, choć akurat w dwóch różnych regionach naszego województwa. Drużyna z Czarnego Boru występuje bowiem w grupie jeleniogórskiej, Iskra Witków Śląski w grupie wałbrzyskiej. Tu jedna z akcji gospodarzy, która została przerwana faulem. Sędzia podyktował rzut wolny, uderzenie bezpośrednio na bramkę i piłka ląduje w siatce. Kilka minut później drugą z groźniejszych akcji przygotowała drużyna prowadzona przez trenera Daniela Ganderę. Akcja dobrze rozprowadzona do boku, piłka później trafia jeszcze przed pole karne, uderzenie z dystansu i po raz kolejny bramkarz Iskry musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Mówi się często, że wyniki w meczach kontrolnych nie mają większego znaczenia, bo to jest okres przygotowawczy, w którym należy przede wszystkim przepracować i wypracować formę fizyczną, plus dodatkowo zawsze mile widziane są dobrze przygotowane poszczególne elementy lub fazy gry. Tu jedno jest pewne, gospodarze mogą być zadowoleni z dobrze przeprowadzonego okresu oraz przygotowanych stałych fragmentów gry. Jak w nowym sezonie poradzą sobie obie drużyny? Która z tych ekip będzie mogła powiedzieć, że cele na sezon zostały zrealizowane? Zobaczymy już niebawem. Warto też posłuchać tego, co trener Daniel Gandera miał do powiedzenia. Rozmawiam z trenerem Danielem Ganderą, trenerem Skalnika Czarny Bór. Daniel, jakie są założenia na sezon? Założenia na sezon? No na tą chwilę jeszcze tutaj ciężko powiedzieć. Na pewno jak najwyższe miejsce w tabeli. No, nie będziemy mówili, że grałem o awans, ale na pewno najwyższe lokaty w tabeli. No, zobaczymy, jak to się uda, zobaczymy, jak to się wszystko sklei. Będzie kilku nowych chłopców, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu. Mówię, kilka jeszcze sparingów do rozegrania. Pierwszy mecz gramy 17 sierpnia. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na pewno jak najwyższe miejsce w tabeli. Chcielibyśmy się bić o najwyższe cele. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu. Pierwsza szóstka Cię zadowala? Ja mówię, to pokażę pierwsze mecze. Pierwsze 2-3 mecze, jak wyglądamy na tle tej A-klasowej jeleniogórskiej ligi. Tak jak mówię, nigdy tej ligi nie widziałem. Grałem gdzieś tam w A-klasie, ale to w Wałbrzyskiej. Zobaczymy, jak te drużyny wyglądają, jak to będzie wyglądało. Myślę, że piątka. No. Gdzieś tu bijemy się o piątkę pierwszą. Jakby, czy takie założenie się spełni, zobaczymy w trakcie sezonu. Oby, żebyśmy nie walczyli tylko o utrzymanie. Ale nie, no mi się wydaje, że tym składem, co będzie, to pierwsza. Tak, ja mówię, ty skład na pewno. Na skład jest na pewno niezły, jest ten skład jest będzie wzmocniony troszkę, także mówię, bawimy się w A-klasie, trzeba walczyć jak najwyższe cele, no bo to mówię, bo to nie przychodzimy tu po to tylko i wyłącznie, żeby nie przegrywać, tylko żeby wygrywać mecze, także. Tak jest, a zresztą frekwencja też dopisuje i na trybunach? Zgadza się, i na trybunach, podczas treningu, mówię, jest okres wakacyjno-urlopowy, a tych chłopaków jest dużo trenuje, także to na pewno cieszy. To do dyspozycji dzisiaj w meczu będziesz miał? No praktycznie dwie jedenastki, 22-21 osób, także mówię, to cieszy na pewno, tym bardziej w tym okresie, chyba się tu nie spodziewam ani ja, ani chłopcy, także mówię, no trzeba walczyć o skład, bo będzie gdzieś, no, trzeba będzie gdzieś pokazać na boisku, co się potrafi, w sparingu, w treningu, frekwencja na treningach, postawa w sparingach zadecyduje o tym, co będzie grał w pierwszym meczu 17 sierpnia, także mówię, no tutaj nic łatwo na pewno nie przyjdzie w drużynie. No, trzeba pokazać klasę i na treningu, i sparinga. To powiedz mi teraz, czy będziesz dalej grał, czy z boku będziesz oglądał? Bo to no, wiesz. Zobaczymy, na tą chwilę staram się jeszcze grać. No ja mówię, ta gra na razie póki co cieszy. Zdrowie jeszcze pozwala, także no, jeszcze buchtów na kołku jeszcze nie zawieszam. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No to nie jak to będę jest. Przeszkadzał na boisku, na pewno skończę granie, albo będę obserwował to z boku, ale na tą chwilę mówię, czy się czuję na siłach, także. Tak długo jak pozwoli zdrowie i będzie ochota, to będę starał się grać. Oczywiście, żeby nie przeszkadzać drużynie, kolegom na boisku. Tobie, sobie, całej drużynie, kibicom i całej społeczności Skalnika Czarny Bór życzę jak najwyższej lokaty w tabeli. Tak, dziękuję bardzo, dziękujemy. Mówię, tutaj na pewno będziemy robili wszystko, co w naszej mocy i ja jako trener, jako zawodnik na boisku i na pewno reszta drużyny będzie robiła to samo, żeby tutaj zabudowić kibiców, samych siebie, działaczy, no wszystkich tu w okolicy tak naprawdę, którzy się tutaj starali o to, żeby ta klasa wróciła. Mówię, zrobiliśmy kawał roboty, ale
ciąg dalszy musi nastąpić na jesień, no i na jesień i na wiosnę, no tak, by jest. tak było. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak się nadarzy okazja do awansu? No to znaczy, gramy tak naprawdę, ja mówię, że gramy to jakieś tam cele. Zawsze się gra o to, żeby wygrać, no. Pierwsze miejsce, jeżeli się uda zdobyć, to będzie super, no. Co dalej, zobaczymy dalej, no, ale mówię, gramy o cele najwyższe. To też nie jest tak, że ja zapowiadam, żebyśmy wygrali o mistrzostwo, mówię, nie znam tej ligi, nie znam tych drużyn, no, ale zawsze się gra o to, żeby wygrać każdy mecz. Dlatego mówię, jak się uda i więcej wygramy meczy, to my na jesień, to potem będzie wyższa pozycja na wiosnę. Na wiosnę można wszystko tak naprawdę. Zobaczymy, jakie będą te aspiracje. Jakie będą, co się wydarzy też tu w przerwie zimowej, jak to będzie wyglądało. Mówię, najważniejsze, żeby tu zająć jak najwyższą lokatę na jesień, a wiosna pokaże, no to o co będziemy walczyli. Może, czemu nie? Czy jeżeli będzie taka okazja, to na pewno nie zrezygnujemy, no to pewnie mówię. Tak, to, ale to wszystko się zależy. Wszystko jest na razie w budowie, wszystko? Tak jak mówię, to rok temu tutaj nie było nic, dzisiaj jest drużyna fajna, coś tu mówię dochodzi, coś tu się dzieje, także trzeba z tego korzystać, no póki to wszystko jest na fali. Trzeba osiągnąć jak tak najwyższe lokaty, no zobaczymy. Idziemy z falą, także zobaczymy. Tak jest, tak jest. No. Życie pokaże, boisko zweryfikuje o to chodzi, o to wyniki. Chodzi. Boisko zawsze wszystko weryfikuje, bo tak można jest. Wszystko powiedzieć, wszystko napisać, ale to boisko weryfikuje, jak to wszystko wygląda. Zresztą widzieliśmy to, jak HJK Helsinki pojechało na Litwę i dostało trójeczkę, no nie? Jasno, a Raków pojechał i wygrał? Oczywiście, cztery, tak? Dlatego mówię tutaj. To jest piłka nożna, to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Niby gramy ze słabszym przeciwnikiem, a stawia większe warunki niż ten wyżej lokowany. Także mówię tutaj, tym bardziej w tych klasach rozrywkowych, to się może wydarzyć wszystko tak naprawdę.